Cześć, witajcie, jestem Miczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3 Liberation. Ogarnąłem, o co chodzi z tym obywatelem E. Poczytałem wiadomość, co tam mówi. Jakby ogólnie fabularnie jest to wytłumaczone tak, że my teraz już nie jesteśmy typowo w anonimusie takim prawdziwym, tylko to jest Abstergo Industries, tam element, czy coś takiego sobie dodali, po prostu jakby stali się niby zwykłą firmą i teraz pokazują jako zabawę takie pokazywanie historii. Ale widać pozbawienie tej prawdy i tutaj jest system został zhakowany i ten erudito, najprawdopodobniej tak się go się nazywa, bo tak się nazywa i program i wszystko i tak samo on mówi, pokazuje nam prawdę, jakby pokazuje nam z powrotem prawdę, którą Abstergo ukryło, jakby on ją z powrotem dodaje, coś jakby tak to określić według tego, co było nam pokazane według wiadomości tych informacji, co nie? Jakby on pokazuje nam z powrotem prawdę. Tam się odpalił Anonymous Recovery Mod, czyli jakby Anonymous tryb odzyskiwania, tryb naprawy. I dzięki czemu pokazało się po zabiciu obywatela E jakby prawdziwa prawda, która tam była wytłumaczona, że szukaj, aż znajdziesz i musiałem się tylko się postarać, żeby ją uzyskać. I pokazała się prawdziwa prawda, która... Co się naprawdę stało, że on... I było powiedziane, że on chce dołączyć do Templariuszy, nie po prostu, że ma nie zabierz gościa. Tylko, że ten gość to Templariusz i on ma, chce dołączyć do Templariuszy i to jest pokazywane, że asesyni jako w złym świetle. Teraz tak dopiero ogarnąłem, jak tak chwilę pomyślałem i przeczytałem te napisy na szybko. Na szybko, po prostu je przeczytałem. Co, że nie mogę wejść? A no chyba, że... No. Dobra, teraz o tym ogarnąłem. I to po prostu, a dobra, ja też tutaj ogarniam, bo po prostu oni Abstergo robi taką zabawę, przy tym sobie zarabia, a przy okazji pokazuje ludziom, bo tam konflikt pierwszy nadal trwa i asasynów, że asasyni są tymi źlimi, nie templariusze. Na tej zasadzie jest tak zrobione. Coś nie ukrywają, sprytnie. Chociaż widać już, coś mi się tu włamał, było powiedziane ten erudito. I że pokaże nam prawdziwą prawdę, co tak naprawdę się działo. I nawet można to uwierzyć, że to nie jest dodane przez niego, bo to było nie, że on sobie dodał coś jako dane, tylko że to był Anonymous Recovery Mod, czyli jakby Anonymous tryb naprawy. Dziwnie przebiegam przy tych drzewach, zamiast gałęzi na gałąź przeskoczę, tak dziwnie obiegam to drzewo. Co nie? Jakby to nie było, że... On coś sobie dodał jako coś mod i też wiesz temu albo temu, tylko to było dosłownie pokazane jako Anonymous tryb naprawy, recovery, odzyskiwanie danych. Jakby usunięte dane wróciły. Po tym kodzie było dużo razy ukryte słowo erudito. Mówiąc szczerze, a to już inną drogą. Leży aligatora. Dobra, idziemy pomału do naszego mistrza na dzisiejszy odcinek, tak? To jest nasz taki główny cel. Mam 20 minut, więc w tym czasie ja jeszcze chcę iść do leża aligatora. Takie pierdółki pozałatwiać, nie ukrywając. Jep. Nawet stąd nie mam daleko. Jestem gotów na walkę z aligatorem. O, idę pójdzie tak łatwo jak wcześniej. Tego plusku się oficjalnie wystraszyłem. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale się go wystraszyłem. A tędy idę, a po prostu tędy jest łatwe dojście do leża. To w ogóle nie możesz ich skurować. Szczerze, na upartego dałoby radę zabrać te jajo i aligatora zostawić przy życiu. Jakby się tak mocniej uprzeć, szczerze mówiąc. Mamy aż 400 metrów do płynięcia. Nie, aż to takie odpłynięcie, ale jednak. Do pokonania, o. Szczerze, chciałbym wrócić już do miasta, bo te bagno trochę mnie strafuje.
Jak on tak skakuje do wody, to mam nagle o jakieś 50 decybeli głośniej w słuchawkach, co trochę straszy. W sensie wiem, że to nadaje ten dźwięk, ale on jest po prostu tak niespodziewany i jednocześnie na tyle głośny w moich słuchawkach, że po prostu aż trochę wystraszy mnie za każdym razem. A to jest trudno się poruszać, omijając tą wodę. W sensie można próbować po drzewach, ale nie wszędzie się dostaniesz. Stało, że tak dziwnie się spiałaś. Zaskoczona gałąź? Nie. Gdzie? No bo po co? Króliczek był tu wyryty. No trzeba iść na drzewo z punktem, tutaj gdzieś był. Mi się zdaje, że ten punkt robiłem, tylko po prostu mi się cofnął zapis. Szczerze, tak mi się naprawdę zdaje, że tak było. Nie, tam. Nie, no tam chyba już byłem. Dobra, mało ważne, sprawdzimy to za sekundę. I tak tam idziemy, bo to trzeba zrobić i tak trzeba zrobić. Skocz! Czy ty? Jesteś głupia, czy ty udajesz? Ja bym z moją nadwagą tu wszedł. Wyszkolony asasyn nie potrafi. Pikość asasyn nie daje sobie rady z pierdołą, do którą ja bym dał radę wejść. Boże, i teraz całe jezioro najlepiej obiegnę. Podobno się zaklinuję w jakimś koszeniu. Uż ja pierdzielę. Przyjemnie się zapowiada obiegać całość. O, tu chyba jest wejście. Taka deska. No nie. Co jest? No... Błagam cię, nie, nie... No po prostu... Do niego to chyba najłatwiej będzie z drzewa się dostać. No sorry, no jeszcze raz dałem obrażenia. Uznaję to za nieśmieszny żart. Weszłem. Boże! Ile to trwało? Dobra. Ciekawe, że to chodziło i taką drabinkę zrobił. Spoko, ja nie oceniam, mi się podoba. Łatwiej mam wejść. Nie, tu mnie raczej nie było. Też wysoki punkt. Kurde, tak mi to krzesło jakby piszczy, trudno to określić, jakby skrzeczy, wiecie, wiecie o co chodzi, po prostu skrzypi, o, tego słowa mi brakło. Bo jeszcze tu nie widziałem z tego siano na tym terenie, tylko cały czas widzę liście, a tu mi nawet działa w samym łuczku mnie uczyła, że z każdą stogu siana, to jest stogu liści. Długi najlepiej pod mapką, nie wiem jakbym miał do niego skoczyć, natomiast chyba raczej tylko estetycznie. To wiem, może kiedyś się okaże, że tam jak się zabali czy coś.
Nieważne. Idziemy do ciebie, mistrza. Tam już się wyświetliło, że misja cała prawda, więc zobaczymy. Gadaj prawdę. Cała prawda, powiedz tyle, ile potrzeba. Agate, I have done as you asked. The imposter is dead. He was working with De Ferrer. What else have you learned? Only that he would have forced you out of hiding. Let us be thankful it did not come to that. If it had, our brotherhood... Well, let us not dwell. You have destroyed the hornet's nest in the bayou. At least for now. De Ferrer will have his day. Myślałem, że coś bardziej trochę. Sekwencja dwoja ukończona, cała prawda. Uwagi animusa o wspomnieniach. Odkrycie, że Agatę znał jej matkę Jane, co ukrył przed dziewczyną. Relacja między mentorem a jego uczennicą. Kto to pisał? Nadwątliwo. Kto tego używa takich słów? To gówno, relacje między mentorem a jego uczennicą, kiedy DFR powrócił do Nowego Orlanu, Aveline zdwaja wysiłki mające na celu ochronę miejscowej ludności. Myślałem, że będzie napisane, ile czasu minęło pomiędzy tymi okresami. Nie, też parę miesięcy, albo jest dalej 76 rok. 78, minęły 3 lata. Kolonia francuska została przekazana pod władzą hiszpańskiej interesy kwitną. No, 3 lata, odkąd stąd wyjechałeś, czy 3? Bo 76, jak tam byliśmy. O, damą jesteśmy z powrotem, fajny strój, spoczko. No ładnie, ukrywając, fajnie by było. Jak muszę garderoby w okolicy trochę mapę poodkrywać. No, możemy iść po jakiś skarb po drodze. No i co? Idziemy do misji. Trzeba tuptać. Tupu, 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 tup, tup, tup. A myślę, że za odcinek czy dwa zrobimy sobie taki luźniejszy i będziemy po prostu biegać i ogarnąć trochę mapę. Trochę skarbów pozbierać i tym podobne. Więc ja chwilę poczeka. Tu jest skarb łatwo dostępny. Ty nie potrafisz tak zaskoczyć. Szykafle, no, 18-20 jest potrzebne na broń dla ciebie. Szybko nie biegasz, ale ten strój mi się tak cholernie podoba. Pewnie ma zastosowań. Przesłuchaj pijanego kapitana, aby sprawdzić sobie. Señorita. Bonsoir. I'm a friend of Captain Dominguez. Is he on board? At this hour, el capitán is at the tavern. Where else? Thank you. Nie wiem, czemu ty tak dziwnie ręce trzymasz? Tak jakby jedna przy pasie, a druga tak w powietrzu, tak zgięta. Czy wyglądasz bardziej elegancko, czy jak? To jest cholernie wygodne, tak według mnie. No patrzcie, jak to wygląda. Skrzynia jest na naszym poziomie, żeby to nie było. A, skrzynia jest, tylko jest do... czy jest to obszar, na który mogę się dostać, ale najlepiej nie teraz. Są takie zabezpieczenia, żeby damom tutaj nie dało się chodzić. Teraz tak się kapłem. Tak, bo dama przecież nie umie skakać. A co jest zakalizowany? Kurde, muszę te skrzynie pozbierać, naprawdę, bo potrzebuję pieniędzy, żeby mieć w zapasie, to jest 5 tysięcy minimalnie. I chcę broń kupić, to muszę mieć 20, 25 tysięcy, a muszę na szczęście mi brakuje. Farewell and adieu to your best Spanish letters. Farewell and adieu to your letters of Spain. Spain is the only thing I am.
I am Carlos Dominguez. We meet again. Do we? All three of you look familiar. But you're all welcome back to my cabin. I've manhood for... I don't think... Or we can consort right here! What do you know about Rafael Joaquin de Ferrer? I'm afraid he's not invited. What's your business with him? He pays for transport to and from New Orleans. That's all I do. Transport the things and get paid. Things, paid. Transport, paid. Back and forth and back. What is he doing? Why New Orleans? I do not know. Señor de Ferrer is a very secretive man. Thank you for your time, Capitan. Proszę zobacz, Misza, w ogóle to mi się podoba, jaki głos się co chwilę zmienia, jest taki inna tonacja. Jakby jeszcze inny aktor tam był gdzieś pomiędzy. Wróć do poszedłości tego Grand Prix. Co tu się dzieje? Miasto jest zastawione przejścia tak, że nie mogę przejść. Co to później zniknie, jak tylko z damy się przebiorę. O, sorry, uderzyłem w mikrofon. Podbiegniemy tu. Syk. Powiększ zakwę. Twoje damy. Elegancki, wieski. Gdzie bym grał w Assassin's Combiel? Nie ukrywając. A na razie to mi szkoda pieniędzy. Żadne mi się nie podoba. Stroje damy są fajne, domyślne, zielony, wieczorowy, beżowy, elegancki, niebieski, formalny, czarny, dyskretny, szary, żółta, róża, suknia do interesów. Dobra. Na razie kupię sakwy. Sakwa na ładunki, sakwa na bomby dymne. Mam 14 kafli, to nie jest dużo, czy jest mało, więc... No i od razu bym tutaj naprawił, jeżeli dam radę dojść, nic mi nie będzie brakowało, po drodze kupiłbym tutaj... jak się to mówi? Garderobę. Kurde, przyjąłbym się w stanie asasyna, to znaczy każdy nie będzie wykrywał, musiałbym... Jak się zniżało poziom tego wykrywania u asasyna, bo na pewno jest to możliwe. To niemożliwe, że on był zawsze poszukiwany w każdej chwili, w każdym momencie. Pardonnez-moi, mademoiselle. No, potrzebowałbym 11 tysięcy dolarów pewnie. Dolarów, nie, to jest nie wiem co to za waluta. Yeah. Nie wiem co to za waluta, będę musiał kiedyś sprawdzić, ale pewnie zapomnę przez całą grę i tego finalnie nie sprawdzę, ale to... Podobno szkopu. Przejdźmy do posiadłości. Spotka się z Filipem. Oh. Evelyn, out and about as always. Tylko 3 lata mi nie było. Now, papa. Monsieur Blanc tells me you do a great service to my business. To our business. For it will be your husband someday. Oh, papa. You know I should sooner mind my own business than marry. As stubborn as your mother, Jeanne. If only she could see you now. But she can't. No. But perhaps you are old enough now. It is not much.
one page. But it is from her diary. You should have it. Mama. Thank you, Papa. No. Kurde, te krzesło mnie tak irytuje. No, przestań. Wziąłem stronę. Czy mam wyjść z budynku, czy jak? Jak to wygląda taka dama i tak nagle ostrza wysuwa lwa. Wstęp do buntu. Wstęp w obronie ludzi. Wystąp! To jest wstęp, a tu wystąp. Dobra. No już sobie myślę w kolejnym odcinku. Ten się zakończy chwileczkę wcześniej. Tak jakoś chcę ładnie stanąć, żeby było widać całą postać, tylko chyba to jest niemożliwe, bo nóg jej nie widać. Chciałem tak orzuł ładnie, a mało ważne. No co? To byłoby na tyle w tym odcinku co to syna. Ja byłem Bryczką, ze mną była Adelaide Grand Pré. Nie umiem takiego mówić. Kalecze francuski. A co, to byłoby na tyle. Ja byłem Bryczką, no, cześć. Pa, pa.